Przenosimy się od razu na Śląsk, bo tam przed swoim komputerem jest były szef Narodowego Funduszu Zdrowia, poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość, polityk Porozumienia Jarosława Gowina, Andrzej Sośnierz. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Śnią się panu po nocach te słowa premiera Morawieckiego sprzed kilkunastu tygodni? No, były one pochopne, a w świetle tego, co się w tej chwili dzieje, no, z pewnością nietrafione. No, w świetle tego, co się dzisiaj dzieje, a dzieje się tak, że mamy prawie 2000 przypadków wykrytych jednego dnia, przypadków zakażeń koronawirusem. Zadaje sobie pan w związku z tym pytanie, czy leci z nami pilot? To takie pytanie od samego początku epidemii ja sobie zadaję, a czasami na ten temat mówię, dlatego że my przede wszystkim uprawiamy strategię obronną. My się cały czas bronimy przed wirusem, natomiast nigdy nie zaatakowaliśmy tego problemu, do czego wzywałem. No, pan zadaje to pytanie, ale jak na nie odpowiada? Rząd panuje nad sytuacją? Rząd radzi sobie z epidemią koronawirusa? No, dzisiaj słyszę na konferencji prasowej, że będziemy się musieli nauczyć żyć z tą epidemią. No, jest tym ziarno prawdy, ale na jakim poziomie ona będzie się toczyła? Bo nie się całkiem wytłumić, zlikwidować nie da. Żadnemu państwu się nie udało całkowicie wytłumić epidemię, ale są dobre przykłady wielu państw, które trzymają tę epidemię na postronku, panują nad sytuacją i mają dziennie kilkanaście, kilkadziesiąt najwyżej zachorowań. No choćby 52-milionowa Korea ma tam kilkadziesiąt przypadków albo kilkanaście. A u nas więc pan jako polityk Porozumienia, czyli formacji rządzącej w Polsce, mówi pan chociażby w Onecie niedawno, że walczymy z epidemią w niekonsekwentny i nieudolny sposób. Tak, bo to właściwie nawet trudno nazwać niekonsekwentne, bo co chwilę zmieniamy sposoby. Mówimy pierw, że najważniejsze to jest lockdown, najważniejsze jest izolacja, potem mówimy, a już właściwie możemy się kontaktować, możemy jakieś zebrania odbywać, a potem zróbmy, że nie. Panie pośle, ale to pana rząd pana formacji między innymi, pana klub parlamentarny tym zarządza. No ale jak widać, są różne głosy. No ja ubolewam, że jakoś całkowicie głos ze strony Porozumienia, bo w naszym ugrupowaniu też jest pan minister Maksymowicz, który jeszcze niedawno, przed trzema miesiącami apelował do ministra, żebyśmy się dobrze przygotowali na grypę, gdzie też nie uzyskał żadnego oddźwięku, więc nas się dość, niestety w ramach tego zespołu dość ignoruje. Ale no, nie chciałbym powiedzieć, że coś wypłynie do góry, bo to będzie smutne. I smutne jest to, że niestety pewne przepowiednie i pewne zdarzenia, które można było przewidzieć, następują. A my nic, nadal od triumfu do triumfu kroczymy, jak gdyby ze sztandarem i pieśnią na ustach. Andrzej Sośnierz z klubu Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia Gowina jest naszym gościem. Dlaczego jest pan milczącym posłem? No i nie całkiem milczącym, rozmawiamy w tej chwili. owszem, teraz tak, ale proszę wyjaśnić, dlaczego tak powiedziałem, bo zajrzałem na sejmową stronę, zakładka aktywność poselska mówi o panu tak. Wystąpienie na posiedzeniach Sejmu? Brak aktywności. Interpelacje, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia? Brak aktywności. Słowem, zero, panie pośle. Tak jest. Ale dlaczego? Każdy ma swój sposób na sprawowanie funkcji poselskiej. Pan postanowił pomilczeć, tak samo jak Jarosław Gowin, bo macie podobne statystyki. No, między Bogiem prawdą, ja obserwując skuteczność wielu wystąpień albo wystąpień poselskich, one najczęściej służą do... Może tak, nie będę krytykował, nie będę tutaj... Panie pośle, pan nie ma nic do powiedzenia w Sejmie, nie ma pan żadnych pytań, czy po prostu uznał pan, że nie warto, że to jest po prostu kompletnie bez sensu? Mówiąc tu do państwa lub do innych mediów, ja przekażę Polakom jakąś informację i taką informację przekazuję. Natomiast wystąpienia poselskie to najczęściej, bardzo często są wystąpienia...
propagandowe. No i był kolega, który robił rekordy w zadawaniu ilości pytań. Z tych pytań nic nie wynikało. Ja jak zapytam ministra zdrowia o coś, ja wiem, co mi odpowie. No po co ja mam pytać? A co odpowie? Ja znam odpowiedź. No dobrze, panie pośle, ale czy jako lekarz, jako członek Sejmowej Komisji Zdrowia na przykład, pytał pan wiosną, apelował pan o to, żebyśmy zamówili więcej szczepionek przeciwko grypie, dużo więcej niż w poprzednim roku? Oczywiście, ja spotykałem się, bo no jak mówię, wystąpienie sejmowe to bardziej pod publiczkę, natomiast ja konkretnie zwracałem się, mało opublikowałem. Do kogo się pan zwracał, panie pośle? Do wszystkich ważnych osób w państwie, które są w stanie podejmować decyzje. Konkretnie, panie pośle, komu pan mówił bezpośrednio, że trzeba kupić tych szczepionek więcej, nie 2 miliony, tak jak zostało to zaplanowane? Ja nie mówię w tej chwili o szczepionkach, ja głównie apelowałem tak, o testy. Tak, ja konkretnie o szczepionki pytam, bo to jest problem, z którym zmagają się nasi słuchacze. Piszą do nas maile od wielu dni, tygodni wręcz. Tak. Więc ja no nie chciałbym tu ujawniać wszystkich, ale wszystkie najważniejsze osoby w państwie, a możecie sobie państwo to wyliczyć i domyślić się, o kogo chodzi, ze wszystkimi tymi osobami rozmawiałem, przekazywałem informacje i kiedy po około 1,5 miesiąca próby uzyskania efektu nie było takiego efektu, no zacząłem to mówić do mediów, bo przynajmniej, żeby ktoś to usłyszał. Panie pośle, namawiam wszystkich do tego, żeby się szczepili na grypę, tak mówił u nas główny inspektor sanitarny, pan minister Jarosław Pinkas. No ja się czuję namówiony, nawet podjąłem próbę, ale nie udało mi się umówić na szczepienie. Wszystko zostało odwołane, nie ma szczepionek w przychodniach. Mamy mieć tych szczepionek 2 miliony, to znaczy, że 5% Polaków będzie miało szansę skorzystać z tej szczepionki. Tak, ale w tamtym roku tu nie można całkiem uciekać od pewnych trendów, które występują w społeczeństwie. W tym roku na pewno będzie inaczej, ale w poprzednim roku trzeba było zutylizować część szczepionek, bo nie zostały wykupione. Polacy niezbyt chętnie się szczepili. 4% Polaków się niecałe 4% zaszczepiło, tak, ale tutaj ale od wielu tygodni, wielu miesięcy powtarzamy Polakom, że trzeba się szczepić, bo rok wyjątkowy, rok szczególny. Kiedy przychodzi do tego momentu, kiedy to jest możliwe, okazuje się, że nie da się tego zrobić i Polacy odbijają się od drzwi aptek i przychodni. No i właśnie tu jest ta niekonsekwencja, no bo jeżeli się namawia, to powinno się namawiać i od razu powiedzieć, od razu są. A tutaj znów się to, co pan sam powiedział, no chciał się pan zaszczepić i odbył się pan od drzwi. To konkretnie, panie pośle, kto powinien przygotować masową akcję szczepień przeciwko grypie w tym roku? Sama inicjatywa powinna wyjść od ministra zdrowia, a wykonywać to powinno, no cały mechanizm, jak i kto będzie szczepił, to lekarze rodzinni, to był nawet pomysł, żeby ewentualnie apteki. No tak, ale główny inspektor sanitarny, pan minister Pinkas, u nas będąc gościem wczoraj, mówi tak, nie jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie komercyjnych szczepionek do komercyjnych miejsc, jakimi są apteki. Może tak, w takiej sytuacji jak epidemia, to wiele zasad trzeba trochę, wiele takich powiedzeń należy trochę inaczej traktować. W czasie epidemii państwo musi zacząć odgrywać wiodącą rolę, bo tylko ono jest w stanie szybko i skoordynować całe działania związane na przykład z epidemią. I na przykład testowanie, to nie można polegać na tym, że ktoś tam uruchomi, a ten nie uruchomi, że to będzie pospolite ruszenie. I również w zakresie dostępu do szczepionek, tu musi wykazać aktywność państwo i wykazuje, bo te szczepionki, o ile wiem, zamówione zostały do Agencji Rezerw chyba materiałowych. 500 tysięcy tam ma trafić, tak, tak. Ma być przygotowane i zarezerwowane. I całe takie akcje. I rozmawiamy o tym dalej, panie pośle, i o wielu jeszcze innych sprawach na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszamy, polecamy się państwa uwadze. Tymczasem dziękujemy. Dziękuję. Andrzej Sośnierz, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienie Jarosława Gowina, nieustająco naszym gościem. To jeszcze jeden tylko komentarz do tego, o czym rozmawialiśmy, panie pośle. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, też lekarz, mówi tak. Najpierw rozbudzono w Polakach potrzebę zaszczepienia się, a potem okazało się, że nie są one dla Polaków dostępne, te szczepionki, więc obywatele czekają na nie jak na pomarańcze z Kuby na święta w czasie PRL. To kuriozalne i śmieszne. No bo ja tak, wielu ugrupowaniom, a osobom jest bliskie to, żeby państwo było silne. A potem, kiedy trzeba pokazać swoją siłę, to państwo pokazuje swoją bezsiłę. I tutaj właśnie mamy taki przykład?
klasyczna akcja, którą powinno państwo sprawnie przeprowadzić, tak namówić, ale jednocześnie tak to wszystko skoordynować, że wtedy, kiedy namawia, a ludzie wykazują gotowość do zrobienia, no to wtedy te szczepionki są dostępne. A jeżeli się zderzą z tym, że no, zostaliśmy namówieni, poszliśmy, próbujemy kupić i nie dostajemy, no to tu jest dysonans. Znów państwo pokazało swoją brak koordynacji przynajmniej. Mówiłem, że piszą do nas słuchacze. Na przykład pani Małgorzata napisała do nas dzisiaj list, pisze, że korzysta z przychodni prywatnej, ale w ramach NFZ-u. To znaczy ta przychodnia ma podpisany kontrakt z NFZ-em i pani Małgorzata pisze, że nie może się tam zaszczepić, bo przychodnia informuje, że najpierw musi obsłużyć pacjentów abonamentowych, tych, którzy płacą prywatnie z własnej kieszeni za usługę poza NFZ-em. Żadnych szczepionek dla pacjentów NFZ. Żadnych, pisze pani Małgorzata. Tu dotykamy dużo szerszych problemów, mianowicie stworzenia sprawnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. My mamy system tak chaotycznie zorganizowany, że właśnie to takie zdarzenie, o którym pan mówi, nie powinno mieć miejsca. Panie pośle, 5 lat organizujecie ten system opieki zdrowotnej, przypominam. No, tak go dekomponujemy od lat. To już specjalność wielu ekip rządzących, żeby było jasne. To od kilkunastu lat, właściwie poza rządami ministra religii, kiedy on próbował stworzyć koherentny jakąś wizję rozwoju systemu opieki zdrowotnej, to w pozostałym czasie my właściwie dekomponujemy ten system. Tu się pojawia jakiś fundusz dodatkowy, tam się pojawia jakaś nowa inicjatywa, która będą państwowe rzeczy, tam będą... Nie, no to my niejasne zasady funkcjonowania, raz pogotowia mogą być publiczne, niepubliczne. Raz tak, panie pośle, ale pamięta pan, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica szła do wyborów w 2015 roku z takim hasłem zlikwidujemy NFZ, bo NFZ to jest źródło wszystkich bolączek w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Dzisiaj już nikt nie chce likwidować NFZ-u, prawda? Ale i słusznie, bo gdyby zlikwidowano NFZ po to, żeby utworzyć system, prawdziwy system ubezpieczenia zdrowotnego, to tak, ale jeśli po to, żeby nazwijmy to podporządkować wszystko i odtworzyć budżetowo służbę zdrowia według wzoru Siemaszki, a Siemaszko to był taki komisarz ludowy za Lenina i on ten system w krajach bloku sowieckiego stworzył. Potem Anglicy go, to, co ciekawe, troszeczkę podpatrywali i w Anglii mamy, w Wielkiej Brytanii mamy taki system Beveridge, to inny polityk, ichniejszy, ale podpatrywał tam Rosjan w tym czasie. I w każdym razie te systemy budżetowe, myśmy z niego wychodzili, bo one nie były dobre. Więc jeśli mamy likwidować NFZ, to tylko po to, żeby stworzyć dobry system ubezpieczeniowy, za którym jestem, a nie żeby to wszystko jeszcze upaństwowić, bo z systemu państwowego myśmy wyszli i on był niewydolny. To wróćmy do problemów, z którymi zmaga się dzisiaj system opieki zdrowotnej w dobie koronawirusa. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Zakaźnych ogłasza, tak to nazywa, listę błędów Ministerstwa Zdrowia popełnionych od początku września tego roku. Zarzuty są między innymi takie. W hurtowniach brakuje remdesiviru, czyli jedynego leku przeciwwirusowego zarejestrowanego w leczeniu COVID-19. Po drugie, minister zdrowia otoczył się doradcami, którymi są urzędnicy i teoretycy medyczni. Na przykład, tu się zatrzymajmy. No i dlatego ja od początku, od marca proponuję taki sposób walki z epidemią, aby utworzyć stanowisko pełnomocnika rządu do walki z epidemią, który będzie miał szerokie i koordynujące możliwości działania, a minister zdrowia miałby się zajmować utrzymaniem sprawnego działania systemu opieki zdrowotnej dla pozostałych pacjentów, których jest więcej. Przecież na koronawirusa choruje tam te kilkadziesiąt tysięcy już osób, no według mnie to już 300 tysięcy, ale pacjenci chorują na wszystkie dotychczasowe choroby i ten system powinien cały czas niezakłócenie działać, a pełnomocnik zajmowałby się tym zdarzeniem nadzwyczajnym, czyli epidemią. Panie pośle, zgodził się pan wejść do rządu? Panie pośle, zgodził się pan wejść do rządu? Czy pan pyta, czy zgodziłem się? Tak. Czy pan się zgodził wejść do rządu? Ja, nikt mi nie proponował w związku z tym. Nikt panu nie zaproponował, żeby pan wspomógł swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i był na przykład takim pełnomocnikiem do spraw pandemii albo wiceministrem zdrowia? Nie. To mnie dziwi. No, widzi pan, kolejne zdziwienie. Nie, ale zgodziłby się pan?
Pan, no nie rozmawiajmy o rzeczach. No jak mówię, jak to zrobić, no to też trudno, żebym powiedział nie, a teraz ja tylko tak mówiłem. No właśnie, no skoro pan krytykuje, pan wytyka błędy od wielu miesięcy, to znaczy, że gdyby pan dostał taką ofertę, to przyjmuje ją pan z pocałowaniem ręki. Nie z pocałowaniem, bo to jest trudne zadanie. Na tym się można nieźle wyłożyć. To tutaj żaden fotel, jak to już mówię, objął fotel. No ładny mi tam fotel, no chyba, że z gwoździami nabity. Ale to, no jak się coś mówi, no a to się powinno mówić B. No ale takiej propozycji nie było. Pełnomocnik byłby bardzo potrzebny. Ja dzisiaj z takim zdziwieniem, ze smutkiem też słuchałem konferencji, kiedy wielu uczestników tej konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia było zadowolonych, że nareszcie rozmawiają. No na Boga, chwileczkę. No jeszcze niedawno mieliśmy najlepszego ministra na świecie i było bardzo dobrze, a teraz oni wszyscy mówią, że nareszcie ktoś z nimi rozmawia. No to o co tutaj chodzi? No też brak odwagi dla tych wszystkich ludzi, którzy wcześniej nie powiedzieli, że z nimi się nie rozmawia. No towarzystwo, które pan zacytował, no tutaj wyraziło swoją opinię. Tak, i to wyraziło jeszcze dużo więcej, bo pisze na przykład na tej liście grzechów czy błędów ministerstwa, pisze tak, używanie testów antygenowych, to jest jeden z zarzutów, Towarzystwo Epidemiologów pisze tak, ciekawe kto doradził wyciąganie z magazynów tych śmieci, które powstały, gdy uczono się robić diagnostykę COVID-19, a więc w marcu, kwietniu. Od tego czasu technologia poszła o epokę do przodu. Musiał to być ktoś, kto źle życzy ministrowi Niedzielskiemu, albo ktoś, kto chciał upłynnić przekręt za ponad 120 milionów złotych. To jest poważny zarzut. To ruszenie tych zapasów było wcześniejsze, przed ministrem Niedzielskim. Natomiast no, ten zakup był rzeczywiście nietrafiony. W tej chwili są testy w Stanach, firma chyba Abbott tam wypuściła testy antygenowe o czułości bodajże 97%, bardzo wysoka. Ale to teraz dopiero, także tamte rzeczywiście były bardzo, nie powinny były być w ogóle używane, tamte testy. A te nowe, no to już warto się tym zainteresować, bo zaletą tych testów antygenowych jest to, że są szybko, 15 minut. W związku z tym, mając wątpliwość, można to, jeśli będą miały wysoką czułość, a wydaje się, że chyba mają, niestety na razie są zarejestrowane tylko w Stanach Zjednoczonych, w Europie jeszcze nie. To a propos testów, panie pośle, czy jako poseł pytał pan ministra zdrowia, dlaczego wykonujemy często, dziennie kilkanaście tysięcy testów, kiedy nasze możliwości podobno sięgają kilkudziesięciu tysięcy testów wykonanych jednego dnia? Bo nie mamy całego systemu i to jest główny mój zarzut. My tam mówimy, jak będziemy, mamy tą strategię obronną, o której powiedziałem, tylko maseczki, tylko się bronimy, zamykamy. A ja proponowałem, żebyśmy aktywnie próbowali wykryć wszystkie miejsca, gdzie ten wirus występuje i do tego właśnie potrzebny jest system identyfikacji, czyli sprawne przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych, sprawne wykonywanie wymazów i potem sprawne testowanie. To wszystko należało przygotować w czasie, kiedy Polacy byli przez 2 miesiące bardzo zdyscyplinowani, dali czas rządowi i ministrowi zdrowia, a on w tym czasie tego nie przygotował. I my nie mamy sprawnego systemu identyfikowania wszystkich osób, które powinny być przebadane i w związku z tym rozpuszczamy po społeczeństwie chmarę osób, które są zakażone i bezobjawowe i one właśnie dokonały tego dzieła, które w tej chwili rezultaty mamy, czyli rozciały epidemię po społeczeństwie, bo bezobjawowych osób w ogóle nie badamy, bo decyzja jest taka, że badamy dzisiaj tych, którzy wykazują objawy zakażenia. No i to też jest błąd, bo nie oni rozsiewają. Jak ktoś jest chory, to leży w łóżku i już przestaje, bo się źle czuje. No trochę tutaj ironizuję, ale głównym zagrożeniem jest osoba, która świetnie się czuje, nic jej nie jest, nie wie o tym nawet, że ma wirusa i ona rozsiewa pozostałej. Nie robi tego przecież celowo. I te osoby należało identyfikować. Tych jest osób teraz bardzo dużo. Można podejrzewać, że mamy około w Polsce 300 tysięcy do 400 tysięcy zakażonych, biorąc pod uwagę, interpolując wyniki śmiertelności, bo jeśli śmiertelność jest 1%, a mamy 2,5 tysiąca zmarłych, no to 1% to 250 tysięcy. Ale tam śmiertelność jest chyba jeszcze niższa.
07, zdaje się. Panie pośle. Więc mamy tych bezobjawowych rozpuszczonych po społeczeństwie, no i oni nie rozstrzygają. Więc odwrotnie, aż jednych i drugich należy testować. Panie pośle, korzystając, że jest na pan naszym gościem, to jeszcze chwilę o polityce bym chciał porozmawiać, takiej sejmowej polityce i rządowej. Jak wyglądało wasze pożegnanie z Jadwigą Emilewicz w porozumieniu Jarosława Gowina? Nie było żadnych ani dramatów, ani żadnych jakichś napięć. No, pożegnanie. Kwiaty, tyle, bombonierki? Nie, no... może tak, ja nie poczęstowałem się, nie miałem okazji, ale to rozumiem, że pan trochę tutaj żartuje. A to odejście Jadwigi Emilewicz będzie początkiem eksodusu posłów, polityków porozumienia? Nie, wręcz przeciwnie. To jest, to tutaj jak gdyby, no to się jak gdyby rozwarstwiło, ale nastąpiła konsolidacja. No taka konsolidacja, że na przykład wiceminister rozwoju Robert Nowicki właśnie odchodzi z resortu rozwoju i rezygnuje z członkostwa w porozumieniu. Taki przykład. A to widzisz, pan nawet nie wiedziałem. Bo to informacja sprzed kilkudziesięciu minut. A, to dziękuję za informację. Ale nie, rzeczywiście było największe zawahanie, było w naszej formacji w czasie tych kwestii wyborczych, tych problemów związanych z wyborami. No ale w tej chwili to wszystko się uspokaja. No i te ostatnie porządki to nie są robione, że tam jakaś miotła zamiata, no ale są decyzje różne podejmowane, indywidualne. Pani poseł Emilewicz sama podjęła przecież tą decyzję, że tak. Tak, a w Onecie pan mówił, że nie będzie panu brakowało Jadwigi Emilewicz, że od dłuższego czasu bardziej reprezentowała stanowisko Prawa i Sprawiedliwości niż Porozumienia. I przy tej okazji zarzucił jej pan, że głosowała za wprowadzeniem podatku cukrowego. Tak, bo ja osobiście mówię, że nie będzie brakowało, no bo jak mówię, różniliśmy się, ale to nie znaczy, że byliśmy wrogami, ale w poglądach mieliśmy różne zdania. Ten większa, pierwsza taka rozbieżność to właśnie podatek cukrowy. No właśnie, ale w tej sprawie to Porozumienie głosowało za tą ustawą, tylko pan zagłosował przeciwko podatkowi cukrowemu. No ja głosowałem przeciwko. To cóż to za zarzut wobec Jadwigi Emilewicz? Zagłosowała przeciwko, za podatkiem cukrowym, tak jak całe Porozumienie, poza panem. Nie, ale pani poseł Emilewicz była twarzą jak gdyby tego podatku. Ona promowała go i ona go rekomendowała. Inni posłowie po prostu głosowali. No wie pan, no poparli, podpisali się pod tym projektem wszyscy poza panem. Widział pan umowę koalicyjną podpisaną przez Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego? Nie, na własne oczy nie. Zresztą takie dokumenty nie krążą potem jakieś tam odpisać czy tam coś, to nie. Ale szeregowi posłowie nie wiedzą, co się w takiej umowie znajduje? Wiedzą, ale nie muszą tego dotykać przecież, nie? Nie, no rozumiem, ale rozumiem, że informacje o tym, co jest zapisane w umowie, państwo mają. Tak. Co ze wspólnymi listami wyborczymi i miejscami dla posłów Porozumienia w kolejnych wyborach? Zostały zagwarantowane? Szczegółów nie pomnę, ale tak oczywiście będziemy wspólnie startować w wyborach. A w tej umowie są zapisane jakieś konkretne warunki tego startu? Są zapisane, ale daruje pan szczegółów, to do za 3 lata nie będzie. No co, wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa w TVN24 mówił, że w tej umowie są rzeczy, cytuję, które nie mogą być jawne ze względów wrażliwości bezpieczeństwa państwa. Brzmi osobliwie, przyzna pan. No, różne umowy, różne sprawy są czasem poufne, więc w tej chwili nie wiem, co miał na myśli pan. Nie no, pan wie, jak pan mówi, co jest w tej umowie, więc rozumiem, wie pan, czego dotyczą te sprawy, rzeczy, które nie mogą być ujawnione ze względów wrażliwości bezpieczeństwa państwa. To w ten raz pana zaskoczę. Nie wiem. Bo pan nie widzi takich zapisów? Nie. A czy w tej umowie koalicyjnej są zapisane jakieś konkretne kwestie programowe, na których zależało Porozumieniu Jarosława Gowina? Na razie była budowana struktura władzy i struktura Porozumienia, przepraszam, struktura Zjednoczonej Prawicy, czyli jak będziemy funkcjonować razem. A teraz jednym z elementów jest właśnie dopięcie programu i te programowe kwestie będą przedmiotem kolejnych spotkań.
Tu na razie mamy strukturę rządu. Z jednej strony likwidujecie pewne ministerstwa, z drugiej strony, co ciekawe, tworzycie zupełnie nowe urzędy centralne, panie pośle. Rządowe Centrum Sportu na przykład, albo Główny Urząd Morski. To jest taka trochę papierowa rekonstrukcja strukturalna. Likwidujemy ministerstwo, w zamian wstawiamy nowy urząd. Dyskusja o tym, jak powinna wyglądać struktura państwa, no to jest dużo głębsza dyskusja. Można to trywializować, mówić, a takie urządzenie. To jest jednak odpowiedzialne zadanie. Nie podejmowałbym się w tej chwili dogłębnej analizy tego, czy tak, czy inaczej formować. No, nie dla mnie interesującym będzie połączenie na przykład sportu z kulturą, ale to nie wyklucza. Ja kiedyś byłem... Ale co to znaczy interesujące? To znaczy, że dla pana to jest eksperyment, który, no właśnie, będzie się pan mu przyglądał z zaciekawieniem? Nie, bo nie jest to powszechne, ale natomiast ja kiedyś byłem lekarzem wojewódzkim i mi podlegał w strukturze Urzędu Wojewódzkiego sport, weterynaria i zdrowie. Więc też to była taka, więc ze sportem też już miałem do czynienia. Uznano, że sport to też element budowania zdrowia. Ale prawda? Z perspektywy to... czasu i tamtych doświadczeń widzi pan, że to jest dobre połączenie? Zdrowie jest na tyle absorbujące, że powinno jednak być osobno, ale to mówię w tej chwili zdrowie i sport, prawda? Więc to i bardziej z punktu widzenia, że zdrowie na tyle potrafi zaabsorbować urzędnika, że reszta już schodzi na plan dalszy. Inne połączenia to jest już inna sprawa. Którego z odchodzących ministrów panu najbardziej żal? Którego będzie panu najbardziej w rządzie brakowało? No to mi pan zadał pytanie. No ostatnio tak bardzo wyszedł do przodu pan minister Ardanowski. I ja rzeczywiście uważam, zresztą jego postawę taką i charakter bardzo mnie zaimponowały, no bo człowiek, który miał jakieś zdanie i razem z tym zdaniem honorowo, zachował się honorowo. I już nie nawet, inna rzecz, ja też przeciwko tej ustawie byłem, ale ten minister mi zaimponował swoją postawą jako człowieka, jako taką, że właśnie konsekwentny był i gotów był ponieść konsekwencje tej swojej postawy. A pan będzie konsekwentny w sprawie tej ustawy, kiedy ona wróci do Sejmu? Dalej będzie pan się sprzeciwiał ustawie o ochronie zwierząt? Nie, o, widzi pan, o ochronie zwierząt, bo to tak brzmi, ale ja, ta część likwidująca przemysł, to, żeby zwierzęta chronić i że one powinny być no, po ludzku traktowane, i to szanowane, i tam, gdzie nie trzeba niezadawane cierpienia, to się z tym zgadzam. I natomiast kiedy w jednej ustawie znajdują się bardzo różne rozwiązania i z różnych jakby parafii, między innymi likwidacja jakiejś gałęzi przemysłu, no to budziło mój sprzeciw, a nie po to, że należy zwierzęta szanować i... Jasne, tylko jaki jest dla pana warunek, żeby pan tę ustawę ostatecznie poparł, kiedy ona wróci do Sejmu po pracach Senatu? Jeśli nie zlikwiduje przemysłu, to ją poprę. Co to znaczy, nie zlikwiduje tego przemysłu? No bo przecież myśmy zabronili. Ta ustawa przewidywała, że przemysł tam hodowli zwierząt. Tak, vacatio legis 12 miesięcy. Będę przeciw. Przy takim vacatio legis, a przy dłuższym vacatio legis? No to się zastanowię. A jeśli chodzi o ustawę o bezkarności urzędniczej w czasie pandemii, zagłosuje pan za? Znów zależy od zapisów. Na razie byłem przeciw tej ustawie. Natomiast jakaś ochrona dla urzędnika działającego w szczególnych warunkach jest potrzebna. Tylko żeby nie była ona za daleko idąca. Więc znów diabeł tkwi w szczegółach. Generalnie jestem, jak mówię, jakaś ochrona powinna być, ale ona powinna być stonowana i nie pozwalać na większą patologię. Czy takie poprawki zostaną wprowadzone? Nie wiem. Jeśli ona będzie
dobrze skonstruowana, no to być może będę za, ale póki co jestem tu ostrożny. Ale już dzisiaj mamy przepisy zakładające stan wyższej konieczności w kodeksie karnym, więc pytanie, czy ten stan wyższej konieczności trzeba jeszcze doprecyzowywać? No więc wydaje mi się, że dotychczasowe prawa wystarczająco zabezpieczały urzędnika, w szczególności, że tam już przy pierwszym COVID-zie, przy pierwszej ustawie COVID-owej już też było coś, ale tam chyba tylko związane z zakupami. Trzeba będzie uzasadnić dobrze, dlaczego musimy jeszcze większą ochronę. Jeśli to będzie mądrze uzasadnione, no to oczywiście takim argumentom się przesłucham i uwzględnię. Ale do tej pory pan nie usłyszał takiego uzasadnienia w projekcie tej ustawy, projekcie tych przepisów? Nie. Poseł Andrzej Sośnierz z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, polityk Porozumienia Jarosława Gowina był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, dziękuję. Do zobaczenia.